Witam wszystkich bardzo gorąco w czwartym odcinku grze Partizan 1941. To jest GM4, zaczynamy. W tym odcinku mamy już misję główną, ale zanim to nastąpi, zawsze mamy jeszcze taki ekran startowy, tak jak tutaj. Mam tutaj krótki briefing naszej misji, czyli opis jej. Mamy także opisanych naszych tutaj towarzyszy. Możemy także przeczytać sobie krótką historię. No i możemy także sobie odpowiednio także doposażyć. A myśmy to już zrobili przedtem jeszcze w naszym obozowisku. Możemy jeszcze tutaj, widzę, dodać im punkty doświadczenia. Mamy jeszcze mapę, encyklopedię, ale są teraz wyłączone. No więc tak, sobie może teraz wszystko tutaj przeczytamy. Wycofane z użytku. Wasyl Gawrylowicz mówi, że uszkodzony czołg przetransportowano do warsztatu naprawczego na skrzyżowaniu. To świetna okazja, aby wybrać się małą eskapadę i zniszczyć ten czołg, zanim go naprawią i wyprawią na front. Zadania: zniszcz czołg. Informacje dodatkowe. Wiele zasobów bazowych, tutaj skrytka. I tutaj mam jeszcze krótką historię odnośnie naszych partyzantów, więc sobie też może je na początku przytoczymy. Dowódca Zorin, Zorin Aleksiej Jurewicz, wiek 29 lat, urodzony we wsi Werchowino w obozie kaliningradzkim w rodzinie rolników. Jako zawodowy żołnierz uczestniczył w wojnie sowiecko-fińskiej. Do czasów wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej uzyskał stopień kapitana. Dowodzona przez niego kampania została przeniesiona na front na początku wojny. Doskonale posługuje się nożem. Sanek. Kuźmin Aleksander Iwanowicz, 14 lat, miejscowy, przed wojną uczył się w szkole, należał do pionierów. Faszyści zabili mu oboje rodziców, mieszka w lesie z Trofimem i marzy o pomszczeniu swojej rodziny. No i Petyszow Mikołaj Aleksandrowicz, 24 lata, urodzony w Leningradzie, w rodzinie robotniczej, 10-boista i student Wyższej Szkoły Sportu i Zdrowia w Lesgaft. W pierwszym tygodniu wojny wstąpił do armii po wezwaniu przez Komsomol. Był sierżantem w kompanii kapitana Zorina. Także tak się tutaj prezentuje na skład. Tutaj jak widzicie, każdy ma jakieś inne umiejętności. Jakieś urazy, efekty i tak dalej, ale tego sobie nie będziemy robić. Tutaj jeszcze nie wiem, o co z tym chodzi, ale wydaje mi się, że tutaj każdy ma jakąś cechę. Jest tutaj do wyboru, widzę, 6 cech: pistolety, karabiny, strzelby, pistolety maszynowe, ciężkie karabiny maszynowe i walka wręcz. Nasz dowódca Zorin ma walkę wręcz. No, nasz Sanek jest jeszcze młody, więc za bardzo nie ma nic. No i nasz Petyszow ma pistolety maszynowe. No to co, zaczynamy, myślę, nie? Celem naszej pierwszej misji sabotażowej jest czołg wroga. Tutaj przed warsztatem, a cały teren jest dobrze strzeżony. Nie możemy wejść przez bramę, za dużo tam otwartej przestrzeni, mieliby nas jak na strzelnicy. Możemy przeciągnąć się dziurą w murze na tyłach. W pobliżu zbiorników jest jeszcze jedna dziura, mniej tam strażników, ale trzeba iść dalej. No więc tak, mamy teraz tutaj, właśnie do wyboru są trzy wejścia, brama główna, którą raczej nie będziemy wchodzić. Mamy tutaj wejście z tej strony, chociaż tu widzę bliżej, by tędy wejść, a nam powiedzieli, że jest dalej, bo powinno być oboż odwrotnie. O, tutaj jest dalej. No ale może to jakieś błędy w tłumaczeniu, jeszcze nie wiem. My raczej wybierzemy się chyba tą drogą. Ale zanim to nastąpi, że sobie tutaj obejrzymy całą mapę, widzę, ona nie jest zbyt duża. Mamy tutaj jeszcze jakiegoś człowieka, ale on nie jest sam, bo sobie w to chwilę temu sprawdziłem. On nie jest sam, także będziemy mieli z tym mały problem. No i oczywiście wybieramy nasz skład i idziemy sobie powolutku. Sobie najpierw może zapiszemy grę jeszcze. Ja mam jednego. Możemy pewnie sprawdzić. Tu jest pies. Nie wiem, czy on w jakiś sposób jest dość aktywny, że będzie nas atakował. Tu jest jeden, drugi, trzeci. Chyba to, jest nasz. To jest czwarty jeszcze. Ale na szczęście chodzą w taki sposób, że może nam się uda jakoś ich pokonać w sposób łatwy. Dobra. Co on robi? Panie, idź pan stąd. Dobra, teraz tak, musimy sobie wziąć naszego Zorina. Ty sobie do niego podejdzie, sobie rzucić tutaj nożem. Nie podwiedzi. Jestem gotowy.
Teraz go musisz podnieść szybko. I idziemy się go pozbyć. Gdzieś tutaj go wrzucić w szoki, żeby nie było widać. Dobra, fajnie się udało nam... Aha, może odzyskać swój nóż. Nie. Wróć go i weź sobie podnieś swój nożyk. Nie ziewać. Спасибо, что держал. Дальше дал. Тише, шаг. Sobie poczekamy tutaj, aż podejdzie znowu tamten jeden. Tego też można by dopaść, ale ten się ten będzie chyba widział. O, idzie sobie. Sobie elegancko poczekamy. Zastanawiam się, czy już może naszego sanka nie puścić sobie gdzieś tędy. On się słabo bije dosyć, więc no, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ostrożne. Może to najwyżej uwagę odwrócić, ale na razie nam to nie będzie potrzebne. Prokraduj się po cichońku. No, chyba za późno trochę. On tutaj władzi, widzę. To nie głupie, coś tam robi. Tutaj widzę, nikt go nie obserwuje. Więc my się tam możemy za chwilę zaczaić. Bo właśnie wiem co zrobię. Wejdź sobie tutaj. I poczekam, aż tutaj przyjdzie po prostu, jeszcze raz. No, jednak tutaj doszedłem do wniosku, że lepszym będzie sposobem właśnie tutaj się schować, w tym pokoju. Słyszę. I trochę wycofaj. Tutaj w tych skrzynkach, w tych beczkach był chyba chleb, zdaje się. Go oczywiście wzięliśmy. Dobra, on się zbliża. Może z tej perspektywy będzie lepiej widać. Tylko by nie zamietili. No. Dobra. No i co? I teraz bierzemy tego. Ubieruję jego cis. Nikt nic nie widział, więc sobie go zabieramy. No i pojawimy się tutaj. No i w sumie najwyższa pora się go pozbyć też. Żeby z nim idzie na spokojnie. Widzę, że... Ach! Widzicie? Zobaczyli nas, ale... Aż się sobie wczytałem grę, bo myślałem, że nas nie będą widzieć. A jednak się okazało, że nas widzą, więc po prostu sobie go tam zostawimy, więc sobie tam leży. Ty, z powrotem. Ty, F i jego. Teraz go zabieraj. No. Tutaj, dobra, możemy sobie połóż. Odzyskaj sobie nóż. No i będę teraz się stąd w sumie podejść sobie gdzieś tutaj może. I tego można by dopaść. Robię wszystko nim, bo on jako jedyny ma umiejętność rzucania. O, tutaj jeszcze idzie. Robi się w krzaki. Bo zobaczymy, jakie on ma trasy patrolu, czy w jaki sposób nam zagraża. Może tak być, że po prostu sobie idzie na dookoła i raczej nic nie będzie widział. A ten?
Nie wiem, czy on jest wrogiem naszym, bo nie ma tego takiego troszkę widoku. Ловi go. Dobra, zabieraj go. Z powrotem w krzaki. Zbiegł. Wyrzuć. No i zabieramy wszystko. Słuchaj. On miał jajka. Chyba jajka. Tak. I jeszcze coś. I cukier. Okej, okay, zabieramy wszystko oczywiście. Może tak samo. No i co? Został ten. Ten jeszcze. I ten to chyba nie jest nasz wróg w ogóle. Aj. Czekamy sobie tutaj na spokojnie na tego. Z tej strony. Go tak, że ubijemy. Teraz sobie zapiszemy grę. Ловi, gad. Сколько ж można? Dobra, zabieramy go. Misje, kiedy są, chodzą ci policjanci osobno, są dużo prostsze właśnie niż gdy stali wszyscy w jednym miejscu, tak jak było to w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu. Wyrzuć go. Zabrać wszystko, co miałeś. Jakieś naboje, ale chyba nikt takich naboi nie używał, widzę. Zabierz też nożyk. Został jeszcze jeden. Tu już wszyscy? To chyba będziemy stać gdzieś jeszcze. Aha, tutaj, dobra. Ale może sobie spróbujemy zrobić to może tym razem naszym sankiem, żeby też troszeczkę zdobył doświadczenia. On będzie się świetnie wtedy w tłum. Więc sobie. Aha, zapiszemy gierkę najpierw. Zostać zajęta? Jak to nie można? Dobra, trzymaj się z tym. A, teraz mogę, dobra. Czekamy sobie. Tam nie chodzi, nikt nie chodzi, dobrze. Ja smagu. Zobaczymy, czy umie się bić wręcz. Prokraduj się po cichońku. On chyba nie umie. Chyba nie mogę najwyżej go zastrzelić. Ten tryb pasywny, no, trzeba włączyć to zawsze. No ale chyba nie mogę tak zrobić. No, sobie z nim może porozmawiamy. Wy co, partyzany? Partyzanci? To my, chcemy rzucić okiem na czołg. Tam jest pełno faszystów. Daj spokój, nie chodzi o broń, tylko o umiejętność. A dzisiejsza młodzież, przy bagnach za płotem jest skrytka. Chowałem tam swój pistolet maszynowy, znalazłem go na polu walki, ale nigdy nie miałem odwagi go użyć. Myślę, że ci się przyda. O! Więc gdzie mamy w takim razie to nasze bagno? Oj, nie wiem, gdzie jest to bagno, przyznam. Gdzieś, myślę, w tej okolicy albo w tych. No, musimy sobie to poszukać też. Dobra, skoro ty nie umie się bić, no to w takim razie zostajesz ty. My się sobie też go wykończymy po cichu. Czekamy sobie, aż odwróci. Myślę, że to jest dobry moment. Nie podwidzi. Ja to gotów. Dobra, zabieramy go oczywiście. Nikt nic nie widział. Dobra, weź go w krzaki zanieś. Dobra, odzyskaj swoje rzeczy, czyli nóż. No widzę, nic nie miał przy sobie. Okej. Czy tu jeszcze raz jest, co mogę zabrać sobie? O, tutaj coś jest. Mamy granat chyba. Nie, to jest mina. Będzie mina w takim razie. Niemiecka mina rzuci piechotę. Okej, zabieramy, może się przyda. Miny zadają wrażenie obszarowe, ale trudno je poprawnie rozmieszczać. No tak, no bo trzeba znać trasę danej osoby. Dobra, wygląda na to, że chyba wszyscy. Im już więcej nie porozmawiamy.
Nie wiem co z tym psem w sumie. Dobra, zmierzmy za oddział, chodźmy tutaj. Po prostu jest pies, on w żaden sposób nie szczeka na naszych. A, możemy wejść sobie zobaczyć co tutaj jest. Wejdźmy do środka, coś tu mogę zebrać. Prokraduj się potichońku. Chyba nie. Dobra, to chodźmy stąd. Właśnie, panie Zorin, czemu ty jeszcze ty jesteś tym takim ufopiasz? Jeszcze raz, wszyscy mają chodzić normalnie już. Tędy chodzą? Chodzą dwóch obok siebie, to będzie dobry pomysł, żeby właśnie załatwić go za pomocą miny. I tutaj zastanawiam się nad tym, bo on umie skakać przez płoty, zdaje się. Więc jakby mu tak przekazać, może minę i spróbować ją podrzucić. Masz tą minę? Masz, dobra. Więc zobaczmy sobie, przejdziesz tutaj. Idź tutaj. Chyba jednak nie umiesz, dobra. Może innym razem sobie spróbujemy to zrobić. To jest wróg? Nie. To jest wróg, dobra. Myślę, że to nie będzie głupie sobie. Zobaczymy, w którym miejscu oni przechodzą najbliżej niego. Może by się udało nawet trzech za jednym zamachem zrobić, nie? No, myślę, że tutaj będzie dobre miejsce, żeby to ustawić w miejscu. Ja sobie tu przejdą. Ja tu. Ale ty nic nie widzisz. Nadzieję, nie zapodozrę. Prokraduj się po cichońku. Zobaczymy, czy mój plan jest doskonały. Czy jednak nie jest. Prokraduj się po cichońku. Chyba nie będzie sobie tutaj stoimy pod murkiem. Jakby nigdy nic. Tutaj minę teraz położyć, tylko jak to zrobić teraz? Aha, nie mogę tak. Okej, no to widz tego. Minę tutaj. Ale czemu? Ej! Czemu? Tak nie może być. Czyli jak wygląda na to, że nie mogę spróbować sobie zmienić broni, kiedy jestem w takim... kiedy sobie tak chodzę po prostu spokojnie. Trochę nam tu psuje plany. Ej, to nie był ostatni zapis. No, ostatni gdzieś. No to jest w sumie najnowszy zapis, jaki mamy. No przecież zapisałem grę. No dobra, sobie to przejdę jeszcze raz i zaraz odwracam. W sumie doszedłem do wniosku, że... Idź stąd, schowaj się z powrotem tutaj. Że możemy go to zabić troszeczkę w inny sposób. Ale to zaraz wam pokażę, co mu na myśli. Chodź tędy. Jeszcze szak. Możemy po prostu tutaj, widzicie... O, możemy spuścić tutaj tą ciężarówkę z tego podjazdu i przejedzie sobie tutaj właśnie tego Niemca. No, zabieramy. Więc tak też się da. Tutaj jeszcze coś mamy. Sobie to zbierzemy jeszcze raz. Z nim porozmawiamy. Jest, dobra. Dobra, to już żeśmy widzieli wszystko. Zbieramy nasz oddział, tu chyba wszystko żebyśmy pozbierali, co było do zebrania. Także coś będzie chyba. Widzę, że tego nie widziałem przedtem. Aha, są jakieś beczki, widzę. O, mamy jakąś jajka i jakąś książkę, widzę. Informacja. Władz partyzanta. Aha, czyli nie wiem, jak to będzie działać. Jeszcze mamy Słowojkę. Aha, możemy się w nie schować po prostu. Podejrzewam, że ta książka będzie działać w ten sposób, że po prostu będziemy musieli podczas pracy w obozowisku jednemu z naszych partyzantów dać właśnie zadanie, żeby się z tą książką zapoznał.
temu da punkt doświadczenia. Tutaj jest, najpierw sobie jeszcze zobaczymy. Może zanim to się udamy, sobie się zapoznamy z całą mapą, może tak będzie lepiej. Specjalne obszary obserwacji. Natknie się na obszary specjalne, gdzie wrogowie wykryją sanka, nawet gdy się on ukrywa. Postaram się wyjść z tych obszarów jak najszybciej. No to tak, no to to raczej... wiesz co chodzi tutaj. Raczej nie stójcie na środku drogi, bo jest to, myślę, zbyt łatwe miejsce. Tam chyba robi się już ciemno, więc tam nic nie będzie. Idziemy tutaj. Zapiszemy grę. Widzę, że jakieś wejście widzę. Jest ich dwóch. Myślę, że sobie damy z tym radę. Wiesz, to bagno, o. I tu też opa, więc to też może się nam przyda. Czaki, chodźcie. Dobra, i teraz tak. Jedyneczka. F. A, może teraz zgubić. Ach. Niestety, widzicie. Kura się odwrócił. Mamy zapis. I teraz te zapisy są takie trochę... Akurat jest dobre, widzę. Bo wydaje mi się, że to jest problem z tymi chyba zapisami, że nie zawsze się one tworzą. Albo może też po prostu mój błąd. Więc jedyneczka. Tylko by nie zamietili. Uberu jego ci. Zabieraj go. Jakbym miał taki trzej jak on, to byłoby jeszcze prostsze. Pozbędziemy się go w krzakach. Dobra, teraz trzeba sobie odebrać go, co miałeś. A, dużą teżkę, świetnie, przyda się na pewno. Jeszcze noc go zabieraj. Teraz sobie pójdziemy tutaj wszystkimi. Teraz się nic nie będzie. Ale może coś... O! Takie chodźcie. Boże, tutaj może jednak tą minę spróbować założyć. Senku, ty będziesz naszym minerem. Prokraduj się po cichu. Raz i mechanikę sprawdzimy. Dobra, schowaj mi się teraz. Słyszę. Przyjdą. To jest. Może się trochę odsunię, bo nie wiem, jakie to ma zasięg, rażenie. No widzicie, przecież... A, teraz załatwiło. Zaczyna się bitwa. Czyli co? Widzicie krzaki? Nie wiem, czy... To był dobry pomysł, bo teraz będą nas słyszeć. Będą chcieli nas atakować. Czemu idziecie naokoło? Aha, bo tu jest taka skarpa. Teraz rozumiem. Teraz już załatwimy jeszcze tego. Widzicie krzaki? No i co? Bierzemy w takim razie naszego Zorina. No to trzeba się go pozbyć w szakach po prostu, nie? Najprościej w świecie, tylko zaraz się pozbędziemy. Dobra, ty weź tego. Weź tego. A ty sprawdź, co on miał. Liście widzę. Tuż one zioła.
tą herbatę. To będzie chyba żywność raczej. Może weź. Możemy tutaj wracać. Ticho. No nie widzę chyba. A nie, też mieli coś. Aj, to jednak nie ten przycisk. Nie, czyli tylko wygląda, że miał ten. Ta jedna osoba miała jakieś rzeczy. Zabieram wszystkich. To to jest to. Aha. Dobra, czyli zmarnowałem niepotrzebnie minę. Okej. Okay. I to musimy tworzyć jakimś przedmiotem specjalnym. Nie wiem jakim. Okej, okay, na razie sobie z tym damy spokój. Idziemy w takim razie dalej. Tu jest jeden. To jest chyba nasz. Schowajcie się może. Сейчас поднимет тревогу. Tam jeszcze jeden w środku, widzicie? Oj, to ona trochę też psuje plany. No ale dobra, sobie może jakoś damy radę z tym. A może w ataku? Глядеть в оба. Akurat tutaj jestem w takim miejscu, że będzie nas widział doskonale stamtąd. Сейчас улажу. Если они еще здесь, смерть фашистам. Прокрадусь потихоньку. Chyba idzie powiadomić swoich. Братаны, прикройте! Bratyńców. A nie, widział nas jednak. Dobra, jeszcze raz wyczytam grę. Szybki zapis. No, przyznam, że trzeba tutaj to jakoś dobrze zawsze rozegrać. Ostrożne. Chyba, żeby... być to może jeszcze inaczej. Dobra, chodźcie tutaj. Сюда бы роту пулеметную. Не торопимся. Сейчас он себе пойдет. Тогда пойдем тут, по просто до будинку и как-то успеем убить. Так есть ты на вейсе до этого будинку? Ну, есть. Прокрадусь потихоньку. Можно расслабиться. Ложишь? А, удалось. Видимо, можем мы тут хиба саботовать. Тен буд то тож. Зрубь мне поможе. Też mało czasu, żeby go zabrać. Dobra, słabo się może tutaj. To był tylko wypadek. Nic się nie stało. Tutaj podejdzie do go, obrzucamy nożem. No chodź tutaj, chodź tutaj. Żmur, a przymanać by. Dobra. Ktoś tam widział, ale... nic szczególnego. Na szczęście nie zdążył nikogo o tym powiadomić. Ty tu leży. No, ja mam teraz chwilę, żeby właśnie tutaj sobie pozbierać jakieś rzeczy. Spokojnie. Boję. Koniec więcej. Kurat ci było chyba jeszcze do zabrania. Widzę. Amunicja, dobra. Muszę schować tylko. Beczka jakaś. Dobra, czyli chyba wszystko. Słuchajcie tutaj.
Tutaj by się jakoś przydało wejść. Jakieś wejście. Tu są wojki. Tu mam wejście, tylko nie wiem, czy to będzie się dało tu wejść w ogóle. No, zobaczymy. Da się jednak, zobaczcie. O, tu przed drzwi. Łącz się rzucać. Aha, bo to jest nasz, to nie jest wróg, okej. Nas jest robota. Jakiś alkohol? Butelka. Owoce butelki może zainteresować wrogów. A, rozumiem, czyli... Tak, że gdzieś ustawimy chyba? Butelki, jeśli postawisz butelkę na ziemi, wróg przyjdzie sprawdzić jej zawartość. Aha. To ciekawe to jest. Co jeszcze jest? A mamy ten, środki przeciwbólowe. Ta szkoda, że jest taka sama ikona. Bo... Myślałem już. Że szkoda, że jest taka sama ikona, jeśli chodzi właśnie o podniesienie czego, że możemy coś zabrać. A taka sama ikona, jak możemy z czymś wejść w interakcję, na przykład tutaj możemy sobie też wyotworzyć. Jeszcze taka skrzyneczka jest, ale to chyba też raczej, żeby się w niej schować. To sprawdzimy. No właśnie, to jest to, że sami nie wiadomo jak to rozegrać. Dobra, sobie zapisujemy grę i musimy tutaj się zastanowić, jak tutaj kogoś podejść. No, no Zorin, ale nie wszyscy, tylko Zorin. Tutaj sobie staniesz. Czekamy sobie, że tak ktoś przyjdzie i go też załatwimy. Najbardziej będzie z tymi, bo oni stoją w sposób, ale jakoś by się dałoby się do nich podejść na spokojnie. Dobra, czekam sobie chwileczkę. Wygląda na to, że się zbliża już. Zabieraj go. Ja myślę, że tutaj może sobie z naszym koleżką sobie leżeć. Wygląda na to, że po tej misji Zorin zdobędzie na więcej doświadczenia. Dobra, opuść go. Zbieraj nożyk. I... to wszystko, co miał. Tutaj przyznam, że nie znalazłem tego tamtego. To chyba chodzi o ten magazyn, w którym są te rzeczy, ale nie wiem, jak tam się dostać. A może tak za chwilę się znajdzie, na razie jeszcze nie wiem jak. Co, idziemy dalej w takim razie. Tutaj już wszystko. Muszę teraz próbować się dostać od tej bramy drugiej, więc się udamy teraz od tej strony. Ale jeszcze tutaj sobie troszeczkę poszperamy. Jak coś będzie, ale chyba niekoniecznie. Po prostu ciekaw jestem, jak to trzeba otworzyć. Nie mam potrzebnego przedmiotu, ale nie było też wyjaśnione, jaki przedmiot chodzi. Pewnie łom albo coś w tym stylu. A, tu jest ten dwóch, dobra. Jeszcze dzisiejsze słówki żadna. No wiecie co? Że tutaj też można sobie zająć się nimi. To jest jeden tylko wróg, ok, myślę, że nie będzie problemu. Kuteczka, Zorin. Tam sobie się odwróci. To w plan nie wchodziło. O! To był chyba głupi pomysł. Myślałem, że schowam, ale jednak się tak nie stało. Żeby mieć dzieci w prawdzie grać.
Spokojnie. Gramy sobie. W ogóle swoją drogą dziwne, że widzę teraz prześcianę, jak tutaj jest, nie? Wyższym poziomie trudności też tak będzie, że mogę widzieć teraz. Najpierw zabieramy. Nawet nie ma krwi, widzicie? Już jest dobry, bo jest cichy i można też atakować na dystans, więc jest to świetna broń. Czaki, podłączcie go. Zabierz od niego wszystko. Nas jest robota. On nic nie miał w sumie. To mnie jeszcze przygodzi. Dobra, teraz mamy chwilę właśnie, żeby tutaj rozdysponować nasz ekwipunek do poszczególnych graczy. Co ty masz? Ty dostaniesz tą amunicję na pewno. Masz pistolecik, więc dostaniesz... To nie jest chyba ta amunicja. Do tego. Tak? Nie, ty masz jeszcze inną. Dobra, możesz ją nosić. Buteczki jakieś, butelki, zioła. Zastanawiam się, żeby jemu dać tutaj broni więcej, ale widzę, że z tym będzie ciężko. Podziel. Okej, i jedną damy jemu. Okej. To tu nie masz, widzę. Idzie lepiej k Fritzom poprzystawaj. O, masz więcej amunicję do tego pistoletu jego. O, no i ma teraz tego więcej, okej. Chociaż jeszcze jej nie używaliśmy. No więc co, bierzemy dalej jeszcze cały zespół, idziemy dalej. Jest dwóch, nie wiem jeszcze jaki jest ich wzorzec zachowania. W tej chwili tutaj się zaczaimy. Szybko, bo to wyjdzie. Właśnie, to jest to. Czasami lepiej chwilę poczekać i zobaczyć, jaki jest tutaj wzorzec zachowania danych wrogów i dopiero wtedy je ubić. Nie torupim się. Торопимся. Он то идет, идет тут и навод. Тихо. Не подведи. Этот готов. Слышишь здесь? Nie brwałem. Widzę, że to jest kiepski pomysł. Zastanawiam się, jak to ugryźć teraz. Żeby tamci nie widzieli. I chyba jedyne co, to muszę wziąć go i spróbować teraz go zabić. No, wyłaź tam. Ty schowaj, a ty go podnieś. Nie moje to prytać. No i chyba to był dobry pomysł właśnie. Wszystko gra, nikt nie widział. Wypuść go teraz. Zabił z niego wszystko. Okej, teraz zapisujemy. Teraz ty wyjdź stąd. Nie masz broni, widzę. Nie! Kurczę, widzę, nie masz pistoletu, ale znaczy swojego noża. Czyli musimy zrobić tak jak poprzednio, z tym, że teraz musimy jeszcze się wrócić po nasz nóż, bo bez tego będzie ciężko. A może to ataku? Teraz mam tylko jeden nóż, nie ma nikt u nas
tych noży więcej, bo pamiętam, że miałem dwa noże. Nie masz nożyk jeszcze. Damy tobie zapasowy nożyk, właśnie czego. Ciche. A. No, schowaj się. Спокойно. Уберу его тихо. За мной. To by chyba też głupi pomysł. Czyli go tak było łatwo zabić wcale nie będzie. Zrobić to cicho. Ale możemy tutaj ubić sobie tego tutaj. Widzicie? Ten sobie chodzi, więc możemy sobie śmiało bić i to będzie raczej nikt tego nie będzie widział. I wszakiego sobie odłożymy oczywiście. Teraz bym nóż, widzę, nie miał żadnych innych rzeczy. No i teraz może tutaj sobie podejść na spokojnie. Bo z tego tak łatwo nie ubijemy. No tu jest ilu? Jeden widzę tylko. Okej, okay, to powinno być w miarę łatwe do zrobienia. Lawi, gad. Podgotow. Zachowaj się, będę na to szukać, widzę. I co potem się stanie, jeżeli minie ten czas? Ciekaw jestem po prostu, bo tego nie miałem przedtem. Widzę, biegają, szukają nas, no ale my jesteśmy dobrze skryci. I co teraz? Stwierdzą, że się nic nie stało? I wracają do swoich porządków dziennych? Chyba tak. No i w takim razie idziemy odzyskać nasz nóż, chociaż to może być delikatny problem, przyznam, bo... Jesteśmy troszeczkę na widoku. Moja wierna finka. Uuu, miał mnóstwo rzeczy, zobaczcie. Jakieś części, tabletki, jakieś amunicje, żywność, żywa. No dobra, zabieram wszystko oczywiście. A, też go wziąć w sumie. Też jak już go widzieli, to już wiecie. To już wszystko. Tamte drzwi. A. Ja sobie chodzę tutaj samotnie, ale... W sumie tak, jak można by dopaść. To byłby większy problem. No tak, on jest... Zobacz, jaki ten ma szeroki kąt widzenia. Ten widzi mniej. Dobra, w takim razie sobie zrobimy tak, że... Panie Zorin. Widz stąd. Może na razie jeszcze nie teraz, bo widzę, że tam łażę sobie. A, dobra, no to możesz wyjść teraz. Zbieram oddział. Nie spróbujemy jakoś to zaatakować może od tej strony teraz, bo tutaj widziałem, ktoś sobie chodzi. Chodźcie tutaj, tędy. Mogę otworzyć to, czy jeszcze? Stańcie tutaj, no i Zorin, chodź tutaj. Nie wszyscy, tylko tak, Zorin sam. Siem prygnucę. A tutaj ktoś jeszcze jest, widzę.
Okej, okay, zaraz się go pozbędziemy też. Ale najpierw tego. Ja zobacz, tu przyjdzie. Jest już blisko. Nie podwiedzi. Z tym wszystko. To jest takie dobre miejsce, żeby go właśnie schować. Za tą beczką, czy tam cysterną. Przy sobie wszystko, co miał. Powiem wam, robi się gęstą w moim ekwipunku, ale dobra. No i teraz musimy daj tego ubić. Nie powinno być w sumie większego problemu. Ale sobie zawczasu zapiszemy grę oczywiście. Ubieruj go cicho. Ty miałeś tylko w sumie nóż, nic więcej. Bo tu jest... samogon. Używaj tylko do celów medycznych, okej. Okay. Znowu jakaś książka, to Watch Partizanta 1. Mam już chyba jedną część, więc to jest nasza druga część. Okej, okay, więc wyłazimy stąd. I co, zostało nas tutaj tych. Zostałeś ty, ty i ty. Trójeczka chyba została, bo resztę żeśmy już ubili. I teraz tak, tego można by zajść od tyłu. To udało się zrobić nawet. Ale myślę, że teraz damy też troszeczkę postrzelać więcej naszym pozostałym towarzyszom. Żeby nie było tak, że wszystko robię jednym gościem. Chodźcie wszyscy. Musimy się jakoś przygotować do tego. I... ty tutaj patrzysz, ty tutaj, a ty sobie tak chodzisz, widzę. No więc co? Myślę, że tak. Ty ze shotgunem, ty masz shotguna, tak? Mauser. Nie, ty masz karabin. Karabin masz, no to jeszcze lepiej. Będzie stało w takim razie tutaj. Wy oczywiście pasywne macie, nie atakować bez rozkazu. Potem nasz samek tobie pójdzie może tutaj. Prokraduj się po cichońku. Chociaż zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby przejść tutaj sobie, o. Czy ma tylko pistolet, kurczę, no. Chowaj się. A, bo nie miałem tej misji. Dobra, stań tutaj. A na Zorin się pójdzie sobie może tędy. I jakoś spróbujemy tego zaatakować. Może z krzaków stąd. O. No i teraz nas czeka większa akcja, więc sobie zapiszemy grę. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie teraz. Długo mnie się prytacę. Jeszcze chwila. Dobra, zapisujemy grę. Ostrożne. Akcja, więc tak, ty strzelasz do tego, ty strzelasz, możesz spróbować do tego w sumie, no a ty Zorinie rzucasz nożykiem w tego. Widzę, że nic z tego nie wyszło. Ej, co, czemu tu stoisz tutaj? Nie, to jeszcze coś mi się zrobili. Nie, tak miało to nie wyglądać w ogóle. Widzę, że to był zły pomysł. Jeszcze raz. Tak, ty jeszcze raz może
Nie, nie, nie. Do tego najpierw. Teraz ty do tego i ty też do tego. Ty, czekaj. Czekaj, są. Nie, kurczę, nie ty. Ty, czekaj, są, bo tam granat leci. A, nie widziałem, że tam w stronę poleciał, ale już było dobrze, widzieliście? Już było dobrze, już było świetnie. Więc mamy teraz pomysł, że najpierw muszę mi wystrzelić nożem w tego, a potem tam tego ubić i to zrobimy w jednej chwili i wtedy jest super. Dobra, poczekamy jeszcze chwilę. Nie torobimy się. Уберу его тихо. Куда ты? Где же вы закончитесь? Еще очко в нашу пользу. Dobra, widzę, się udało wszystko zrobić. No więc co? Wszystko teraz pozbieramy. Nie torobimy. Może też odzyskaj. Tutaj coś było może do zebrania? Tutaj coś było, widzę jaka szafeczka. Słuchaj. Co to mamy? Bardzo dobrze, nie? Okej, zabieramy wszystko. U nas jest robota. Chodźcie wszyscy w jedno miejsce. Musimy się wymienić teraz rzeczami, bo ty masz jest trochę zbyt dużo. No i co, teraz musimy wszystko sobie pozdobywać, więc może to na sam koniec. A, tu jeszcze były te, widzę, wystrzałowe te beczki, okej. Okay. Może innym razem. To nie ma nic, tutaj chyba coś powinno być jeszcze. No to już było wszystko. Jeszcze jest. A, to szafa, musimy go schować, czyli nic nie mogę nie zabrać. No i chyba zostało jeszcze tutaj ta część, zobaczymy co tu jest. Chyba kompletnie nic, po prostu pomieszczonko mniejsze. No niestety dalej nam się nie udało wejść do tamtego, do tamtej skrytki. Tutaj będzie jakaś broń, a przyznam, że chciałbym tam się dostać. Zdjęć. Miałeś, a to jest znowu ciekawa rzecz. Zdjęcie PZKP FW4. Mam jakiś klucz. Shopy, a, czyli ty miałeś klucz do shopy. Okej. Okay. Więc zanim się tam udamy, jeszcze wszystkim pójdziemy sobie na spokojnie do shopy. Sobie zabierzemy z niej wszystko. Przyłabym broń jeszcze. O, szopa się widzę otworzyła. Kto nas jest w ogóle strzelcem wyborowym? Gdzie te amunicje magiczne? Ten Thompson. Tylko naboje do Thompsona dostałem. Tu 5. Coś mamy? Cukier, okej. Okay. Nic tu więcej nie ma? No na to wygląda, że nic tu więcej nie ma, co mogę zrobić. No dobra. I chyba wszystko nam się udało w tej mapie zrobić, cały mi mogę łocić. Sobie może ten... Czego uda nam się uszkodzić? Może ty sam spróbujesz to zrobić, co? Co ty na to? Zapiszemy grę, jakby miałbym jakiś wybuch, który miałby zabić tutaj naszych
Proszę. Nie mam potrzebnego przedmiotu. A co ty potrzebujesz? Słuchaj. Ty możesz to zrobić. Zorin? Też nie, czyli potrzebny jakiś przedmiot. Nie wiem jaki. Może jakby tak na przykład szczelić sobie do tych beczek? Może to by spowodowało, że uda się jakoś to... Dobra, tam jest amunicji, więc strzelę sobie może w to. No nie to. Bo tutaj uciekł jeden z naszych ludzi. Więc to nie był dobry pomysł, no ale... Pamiętam, że potrzebuję jakiejś broni. Jakiegoś granatu może. No, okazało się, że muszę podnieść sobie tą rzecz, tutaj jest bomba. Ale odkryłem jeszcze fajną rzecz, czyli na Alt, na lewy Alt mamy taki właśnie skrót. I tutaj mamy wszystkie rzeczy, które możemy sobie zrobić. Tutaj widzimy na przykład jeszcze w tym miejscu coś jest. Tutaj to podniesiemy. Czy coś jeszcze gdzie jest? Coś to jeszcze zostało niewzięte? Nie widzę. Więc co, udajmy się może teraz w takim razie tutaj. Weźmiemy sobie bombę. Czy w ogóle ja mam bombę? No nie mam. No, otwórz to. Otwórz to rzecz. O, chyba się udało. Ciągle ta brama sama zamykała. Tutaj mamy tą bombę. Tam dzisiaj jest nasza bomba. Materiały wybuchowe, no i tam jeszcze rzeczy, okej. Okay. Przedmioty kluczowe. Niektóre przedmioty znajdowane podczas misji są potrzebne do wykonania zadania. Takie przedmioty są oznaczone wykrzyknikiem widocznym w lewym dolnym rogu ikony przedmiotu. To wygląda jeszcze raz ta ikona? A jest, rzeczywiście, no. Widzimy, że jej nie wziąłem. Chodźcie tutaj wszyscy. I teraz sobie nasz Zorin może wysadzi nasz czołg. Nie nasz czołg, tylko niemiecki czołg. Siadamy wszyscy. To wybuch. I co teraz? Musimy chyba po prostu wyjść teraz z tego co widzę. Mapa jest czysta, także już biegam sobie na spokojnie. Także to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć!